Witam Państwa na drugim już dzisiaj wywiadzie. Ja jestem Łysy i jest ze mną Kuba Balicki, witam bardzo serdecznie. Czyli kandydat na przewodniczącego. Może zacznijmy. Jak oceniasz wczorajszą debatę? Myślę, że mogła pójść zdecydowanie lepiej, ale nie uważam, że poszła jakoś niesamowicie źle. Na pewno chciałbym tutaj pochwalić swojego kontrkandydata Damiana, który no, zdecydowanie wypadł na tej debacie najlepiej i nie można tego ujmować, ale także chciałbym docenić tutaj drugiego kontrkandydata Edwarda za to, że no, miał odwagę stanąć i mówić, bo w pierwszej klasie no, nie jest to takie łatwe. Tutaj się oczywiście zgadzamy. No to już przechodząc do tych poważniejszych kwestii, chciałem jeszcze w nawiązaniu do debaty zapytać, czy udało Ci się opracować jakieś rozwiązanie kwestii dotyczącej strefy ładowania? Tak, to już, o czym już mówiłem podczas debaty, jednym z planowanych rozwiązań byłoby zakupienie powerbanków sygnowanych logiem Ekonomika. Te powerbanki byłyby ładowane i w przypadku takiej potrzeby, chęci osób, które miałyby rozładowane telefony, mogłyby te powerbanki wypożyczyć. Pieniądze na to zdecydowanie by się znalazły, tylko trzeba o tym porozmawiać, bo nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko rzeczy trudne do zrealizowania i to nawet nie jest kwestia chęci, to jest kwestia po prostu działania, a ja jestem w stanie to zrobić i tego dokonać. No tutaj mi się od razu nasuwa pytanie, czy te powerbanki rozwiążą problem ekologii, czy gdzie będą one ładowane, jeżeli nie w szkole? Powerbanki miały być ładowane bezpośrednio w bibliotece przed lekcjami, a oczywiście no, nie oszukujmy się, powerbank w ciągu jednego dnia nie rozładuje się do samego końca, a koszt naładowania takiego powerbanka to nie są porywające kwoty, wbrew pozorom, i no, nie oszukujmy się, szkołę na to stać. W porządku, zostawmy już ten temat. Następne pytanie to chciałem zapytać o tę dobroczynną galę wczoraj w Chaosie ze średnim nagłośnieniem. Myślę, że przydałoby się to opisać. Tak, myślę, że zdecydowanie powinniśmy propagować w naszej szkole w ogóle działania charytatywne, bo pozytywnie kształtują nas wszystkich i pokazują przede wszystkim, że jesteśmy w stanie zdziałać coś, ale zdziałać coś przede wszystkim dobrego. Taka gala dobroczynna mogłaby być również świetną okazją do spędzenia miło czasu, do różnorakich atrakcji, które przełożyłyby się ostatecznie na zebranie odpowiedniej kwoty, żeby jakiś szczytny cel wesprzeć. Propos rzeczy, które chcesz zorganizować, chciałem zapytać o turniej e-sportowy. Jakich gier miałby dotyczyć, gdzie byłby zorganizowany, czy w szkole, czy zdalnie, i jakie byłyby nagrody i skąd wziąć środki na te nagrody? Przede wszystkim na pewno grą, która cieszyłaby się zainteresowaniem i były o to pytania już w poprzednich latach, jest League of Legends. Byłaby również opcja zorganizowania turnieju w Counter-Strike'u, ale także wszelakich gier, które zgłosiliby chętni uczestnicy. Kwestia środków na nagrody. Oczywiście głównie te nagrody pochodziłyby z wpisowego, które byłoby uiszczane. Natomiast część środków oczywiście można byłoby dołożyć po uzgodnieniu z Radą Rodziców jako takie no, symboliczne nagrody, bo nie oszukujmy się, przede wszystkim mamy się wszyscy bawić. Tutaj nie chodzi głównie o nagrody, tylko o dobrą zabawę. Sam turniej byłby zorganizowany w sali 05, której komputery no, pozwalają na taką przyjemną rozgrywkę, na rozgrywkę na poziomie. Ostatecznie, jeżeli turniej cieszyłby się dużym zainteresowaniem, to moglibyśmy zorganizować większy finał całego wydarzenia na auli
z trochę taką otoczką, tak można powiedzieć potocznie, z taką pompą. Przechodząc do kolejnej kwestii, chciałbym zapytać o, myślę, bardzo zaniedbany temat w ostatnim czasie, czyli różową skrzyneczkę. I czy masz jakiś plan, czy planujesz jakieś działania w związku z tym? Tak, oczywiście są przede wszystkim fundacje, które zapewniają wsparcie dla szkół w kontekście różowej skrzyneczki, które są w stanie dostarczać tak naprawdę potrzebne wyposażenie tych różowych skrzyneczek. Jest to kwestia głównie chęci i chęci podpisania odpowiedniej umowy współpracy i jest to przede wszystkim kwestia bezpłatna. Dobrze. Czy chciałbyś zmienić lub usprawnić w jakiś sposób to, jak pracuje samorząd? Jeśli tak, to w jaki sposób? Myślę, że nie ma tutaj za dużo do usprawniania, bo samorząd działa na poziomie bardzo wysokim i nie można tego ujmować nikomu z samorządu, bo nie powiedziałbym, że problemem jest działanie osób przynależących do tego samorządu, a raczej kwestia problemów na linii komunikacji nauczyciele-uczniowie, nauczyciele-samorząd, gdzie zdarzało się, że te działania samorządu były ukrócane. Swego czasu prężnie działałeś w telewizji szkolnej. Chciałem zapytać, dlaczego przestała działać i czy są jakieś plany reaktywacji? Przede wszystkim telewizja szkolna w erze tak naprawdę social mediów, gdzie istnieje TikTok, gdzie istnieją rolki instagramowe. No, YouTube nie cieszy się aktualnie zainteresowaniem na poziomie, więc jest to trochę żmudna praca. I nie oszukujmy się, na przełomie ostatnich 2 lat tak naprawdę zainteresowanie działaniem w telewizji było zerowe. Po prostu działały tam cały czas dwie i te same osoby, z czego montowanie, nagrywanie zajmuje no, bardzo dużo czasu. Kiedy okazuje się, że 2 godziny czy też 3 godziny pracy skutkują 2-minutowym filmem. Czy 3-minutowym, no jest to praca żmudna. Tym bardziej, jeżeli robią to cały czas te same osoby. No, trudno pracować bez pomocy innych. Telewizja szkolna przeszła pod opiekę pana Daniela Heby, który opiekuje się tym aktualnie z klasą marketingową, czyli klasą, która czysto teoretycznie się tym powinna zajmować. Jak w ramach zajęć montować filmy nagrywane. No niestety. Żaden film się jeszcze nie ukazał, ale liczymy na to, że ta telewizja znowu odżyje. Czy planujesz jeszcze jakieś ruchy i inicjatywy w tej kampanii? Tak, chociaż wcześniej tego nie zapowiadałem, to deklaruję walkę o możliwość poprawiania każdej oceny, ponieważ, no, nie oszukujmy się, takie zalecenie ze strony Ministerstwa Edukacji znalazło się, a niestety w naszej szkole nie obowiązuje, a zdecydowanie przyniesie korzyść nam wszystkim. Bardzo ciekawy postulat. Chciałem jeszcze zapytać, zostałem o to poproszony, jaki byłby potencjalny skład reprezentującej samorząd Trójki? Myślę, że trzeciej osoby nie ujawnię, jednak w przypadku mojej wygranej deklaruję, że chciałbym podjąć się współpracy z moim kontrkandydatem Damianem. Koalicja powyborcza. No już na koniec chciałem zapytać, czy masz jeszcze coś do powiedzenia osobom nieprzekonanym, które jeszcze się wahają. Zagłosujcie, to nie pożałujecie. No nie oszukujmy się. Może nie otoczę wszystkiego w piękne słowa i superlatywy, ale jestem odpowiednią osobą do działania. Jestem odpowiednią osobą, aby coś w tej szkole zmienić. I przede wszystkim jestem w stanie to zrobić, i jeżeli wygram, to to zrobię. Ode mnie to wszystko. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Do zobaczenia w piątek na wyborach. Dziękuję. Dziękuję bardzo mojemu gościowi. Do zobaczenia na wyborach.